Jestem Wenecjaninę Repusę i gram z Polakiem o nazwie Richerus. Witamy. No, jest to Europa Universalis. Trzy. No, drugi odcinek. No tak naprawdę, nawet pierwszego nie wrzuciliśmy, a nagrywamy dwie godziny kolejnego sesji nagraniowej. Stoper włączę już. Tak więc powiedz, co było ostatnio. Ostatnio stawaliśmy się coraz bardziej zajebiści, rozrastaliśmy się. On tu. Tam w Kazaniu też jest część jego. Na Ameryce tak na serio też kolonizuje, chociaż nie ma żadnych statków do odkrywania. No. A ja zostałem świętym cesarzem świętych Niemiec, świętego cesarza. Tak naprawdę jesteś biedny. Przepraszam, mam tylko... Właśnie sławę. Mam tylko 758 dukatów i jestem chyba jednym z najbardziej cywilizowanych państw w Europie. Mhm. Nie, jestem żółty. A ja opuszczam te cesarstwo rzymskie, krymskie. Jesteś zacofany. I taki jest plus, że ja grałem niedawno ten otomanami na singlu i oni mają taki etap, gdzie oni teraz stają w technologii. A ja mam ile stabilności? Zero, to muszę sobie dać panie, stabilność. Panie, kurde, to przyspiesz. Dobra, przyspieszę może. Bo nic się i tak nie dzieje. O, ja mam same królewskie mariaże teraz. A ja grałem na solo teraz, bo cały czas przez multi graliśmy. Tak sam grałem, to takie, the fuck, co tak szybko leci? A co, tak laguje, czy że nie, co? Nie, chodzi o to, że my gramy teraz na trójce. A tam grałem na maxa i tak, the fuck, what the? Nie, bo ja, złota orda, pokój ze mną, a ja nie biorę. Bo ja im zajęłem wszystko. Jest CTSG, ma otwarcie punktu handlowego. Wow. Kiedy na kolonistę, za trochę czasu, nawet niedługo. Chciałem tutaj najbardziej... Tak, mam nadzieję, że ktoś z rodziny domowa odbierze. Dobrze. Ja nic nie słyszę. To dobrze. Wysyłamy kolonistę do Bogutiaru. Kiedy kolejny kolonista... 12 setnych kolonisty mam, jakiś pan. Ogólnie co będziemy teraz robić podczas tej sesji nagraniowej? A no właśnie, mamy te swoje cele. Były na pewno u ciebie opisane w pierwszym odcinku, mi się nie chciało. No, że ja mam mieć ten Polskę od wokół czterech mórz, czyli bałtyckie, azowskie, czarne i być może adriatyckie. No. A ja mam mieć Włochy oraz mniejszą niesławę. Jak mi wyjdzie. Bo w sumie bym się przebił na Morze Egejskie albo Kreteńskie. CTSG zbudowałem warsztat. Serio? Tak. CTSG se będzie bawił się w warsztaty malarskie. Będzie robił nowe odcinki. I ogólnie przez te początki, tak jakby wasze tam parę odcinków, będziemy sobie poprawiać sytuację w kraju. Jep. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy będę miał stabilność wyższą. Jep. Wait. Ostrożnie, 300 dukatów w strefę rządową, czy 1000 dukatów w strefę rządową i inflację. A my nie mamy inflacji. No właśnie. No to biorę cenę jegra roli. Chrzenić to. O, teraz będę miał handel na 10, jeszcze chyba miesiąc, jak się nie mylę. A dwa teraz miesiące. Wenecja, wysyłam kupców. Ale będzie się tutaj ten... Teraz, jakie mam embargo? Muszę embargo zdejmować. Embargo nałożone przez Kastylię. Zdejmę z Ottomanów embargo. A raczej Austriaków i Ottomanów. Czy Złota Orda się bije z Kazaniem? A nie. Czy się biją? Nie. Ale jeszcze Kastylia niech ze mnie embargo zdejmie, to będę szczęśliwy. Co ja tam widzę? Jak ja to widzę? A mam flotę wenecką. Bije się z kimś? Nie. Jo, pierdziele, sekunda. Mi zaraz flota zacznie tonąć. Ktokolwiek. Prośba o... Tam mam przemarsz od tych Hiszpanów, dobrze. Od Kastylii. Miałem 1% statku, tak samo miałem już grając na... Od Ottomanami. Wysłałem statek i tam stałem, nagle patrzę, statki mi tonął. Dobra, jestem dzielony na mapie.
Ja mam plus 1 stabilność, to chyba dam sobie już w lądową maksymalnie. A ty ile masz? A w co? Ty masz lądową 8, okej. Bo ja jestem państwem handlowym. Jak coś, to pomiędzy odcinkami wcale nie używaliśmy kodów itd. na infamie, nie podbiliśmy tak na serio. Nie odkryliśmy Ameryki, nie podbiliśmy, tam raz nie zasłoniliśmy. Sekunda. Koncentrujemy się na defensywie, a to pozbawia naszej jednostki. Ty patrz, Francja zajmuje Anglię na tych swoich terenach. Możemy nie chcą, a w sumie ja nawet nie chcę defensywnej. Ponieważ, a w sumie nawet nie wiem, czemu Francuzi nie dosyłają jednostek. Francuzi mają tylko jeden dostęp do morza. No. To sobie wywalczą 4 następne. Albo pójdą do KFO, jak grałem ten Ottomanami, podbiłem całą Szwajcarię i tak dalej. Mniej więcej te okolice ja teraz pokazuję. I Burgunia na mnie najechała i ja też na KFO się zgodzili, gdy miałem to chyba 5 prowincji traconych. Bo to boty, co ty chcesz? Komputer to debil. Jakie mam wojsko? Tylko 22 tysiące? Ja 4 będę tylko kolonizował, żeby zdobyć już te tereny na stałe. 20. Gdzie to ma te wojska? Tu. Ma 59 tysięcy. Where I have my... Kurde, nie, jakie jest reszta. Królewskie mariaże, jej. Tu mam 14 tysięcy, tu mam 2 kafle. Tu Genua zajmuje Gruzję i to ostro. Co moja armia robi w Brandenburgii? Właśnie się dziwię. W sumie to jest mój wasal teraz, więc sojusz. To jest twój wasal? No. Jak teraz wrócić do kraju? Dobra, Austriacy mi pozwalają. Wszyscy są tacy mili. No, tak bardzo. Brandenburgia ma już 7 tysięcy, nawet kiedy... Nie wiem, kiedy z nią wojnę zakończyłem. Ty, a kiedy my tu walczyliśmy z Austrią? Walczyliśmy z Austrią. Bo zdobyłem CTSG oraz Esgarota. A. Tyle wygrać. Ach, Otomani są tacy mali. Pod moim dowództwem sięgali od ponad Gruzji aż do Austrii. Nawet Wenecję podbijali, już byli w Szwajcarii, tutaj Galicja i tak dalej. Tak. To ja ci rzucę screena, jak będziemy ten... W sumie mam 5 kupców, nic. Sekunda, 5 kupców. Ej, co tu robi Aragonia na plusach? Aragonia? Gdzie Aragonia jest na plusach? Na Gdańsku. Gdańsku? Nie widzę Gdańsku, więc nie mogę ci powiedzieć. A. Sekunda, tutaj mam 5 kupców. I nie wiem, gdzie wysłać. Znowu wszędzie mam 1%, ponieważ mam merkanizm, jak się nie mylę. Wymaksowany. Więc nie mogę nikomu wysyłać. Procent. Ktoś jeszcze ma tutaj Hanza. Procent. Nowogródy. Procent. Dać ci kupców? Tak, chcesz mi monopol zająć, nie ma tak dobrze. Lucky luck. To ty masz monopol? Nie. No właśnie. A w ogóle gdzie mam punkt handlowy? W Wenecji. Lucky luck, a no fakt. To ja ci spamuję teraz, byłem chyba tam na save'ie jeden drugi, czy tam pierwszy nawet, żeby z monopolu i ten. A teraz tu w ogóle się nie pojawiam. O, tu się Litwa bije z Złotą Ordą. Podziwiam ich za ich odwagę, nie mamy szansy, że zginiemy. No, tyle wygrać. A u mnie Kazan jest malutki. A u mnie Kazan jest ho, ho, ho. A u mnie Riazań zaanektował Wielkie Księstwo Moskiewskie. Podskoczysz? Zguliło, zalało kakao. Finlandia, 2 prowincje, ale ma swój napis. A ja w pierwszym sezonie... Finlandia. Finlandia jest, lol. A ja w pierwszym sezonie miałem w cholerę duży zakon pruski, krzyżacki, ale nie miałem napisu. Nice. Oje, bunt na Wrocławiu, mam tam jakąś armię z drugiego końca świata wysyłam.
10 tysięcy. Ja sama specja Rosja. Kurde. Już tyle tych multi graliśmy. Ja dzisiaj muszę jeszcze wrzucić ten filmik informacyjny a propos, który mi przerwałeś, crashując kompa, dołączając tamtego do konfy. Oj tam, nie narzekaj, ale ty co tam w nim powiedzieć tak w ogóle? O tym, że mój kanał zmienia typ, będzie ten bardziej pod Europa Universalis 3, czyli że tematykę zmienia. A to był pod czymś inne? Kunda? Dobra, tu się pobijemy ze Złotą Ordą na Saraju. Ale fajny wygląd mają, szumiąc. A ja mam takich. Oni takich. A jakich ma wygląd Rebus? Czyli to są jeszcze buntownicy, takie Araby. Takie Araby, a u Rebusa są jednostki. Takie. Jestem. Jak ta nasza synchronizacja, spokojnie, tak. Ja się będę bił ze Złotą Ordą na Saraju. Masz bun we Wrocławiu. No wiem, idę tam 10 000 z Inflantów. 10 000 na 13, geniusz. A to 13 tam jest? To weź mi coś dośli. Czekaj, mam własny bunt. Stun go. Ja tu się pierw biję ze Złotą Ordą. Liguria jest podbijana. Genua raczej, kurde. Przez tą prowincję mówię na ten kraj Liguria. O kurde, Saraj, nie no, Saraju ja wygrywam chyba, tak, wygrywam. Saraj obroniony, a tymi 5 000 mogę się wrócić do kraju. Kurde, jak wolno, przyzwyczaiłem się tamtego. To pomóż jakie ci? Wolno, dla mnie jest w miarę w sam raz. No jak możesz? Masz 20 000, a dokładniej może nawet 22, nie 21 z CTSG. No kurde, na serio, wolno. Grałem tam na automatyczny zapis co pół roku i tak mi cholernie szybko leciało. Co robi Kazań? Sobie jest. Z kim on się bije? W stanie wojny z Nowogród. No, Nowogród w końcu z kimś walczy ze z Ordy. On zawsze był taki neutralny co do Ordy. A ja bym mu chętnie wypowiedział wojnę i zajął mu stolicę. Pamiętam jak grałem Ottomanami, tutaj Węgry, Austria, Wenecja. Sięgałem tutaj po Złotą Ordę spokojnie. No, Szpanu i Szpanu. W Hiszpanii byłem, Nawarrę umiałem. Te dwie prowincje, Tanger oraz Keutę miałem. Zdobywam casus belli typu wojna lig handlowych wobec wroga znanego jako Austrii. Już na Prowancja. Z kim się bije Prowancja w ogóle? W sobie wojny z Anglia, Bawaria, Dania i Szwecja. Ja mam sojusz z Danią. A kiedy będziemy się bić z tą Austrią? Właśnie nie, teraz mam czasu z Belli. Ale ile masz niesławy? Bo ja mam 24,5. 46, ty musisz mieć czasu z Belli, a ile masz stabilizacji? Stabilności, whatever. Jeden. A to iść pan do czorte. Bo ja idę teraz w technologię lądową, ale kurde, muszę wziąć pożyczkę. Znaczy już wziąłem pożyczkę, nie? I będę musiał ją spłacić. To jest trochę kasy? No, możesz wydać, ale jako dar, a nie jako pożyczkę. Wow, żeś też panował i teraz chcę spłacić tą pożyczkę, muszę czekać, kurde. Bierzesz pożyczkę, by spłacić pożyczkę. No, a na Gruzji bunty są. Bogudjar się udało, mam 1104 mieszkańców, powinno przyjść na moje zaraz. Dziwne. Czyli to było wymagane 1000 kolonistów, żeby zająć Ordę, czyli w prowincję. Nie pamiętam jak ustawialiśmy. Ale chyba można było też zmieniać jak do normalnych kolonii. Ja na przykład jak grałem Otomanami i dawałem kolonistę, to nie wiem dlaczego, ale ja otrzymywałem 200 kolonistów na kolonie.
Ej, bije się, pomógłbyś pod Wrocławiem. Już to mówisz, czekaj, stop. Kazeń atakuje, mówisz, że pod Wrocławiem, tak? Dlaczego ma tak mało wojska? Zszedłem z 20 tysiącami. Co się stało moim 8 tysięcy piechoty? Ja się teraz będę tłukł z Kazaniem, czaisz? Nie. Ja na nich idę. Dobrze, masz dużo piechoty. 30 pułków, 12 tysięcy piechoty. Nowogród mi odmawia. Nowogród zawarł pokój. Wiesz co, koniec tej serii, nudzi mnie. No, mnie też. Ale bo Gutjar zajęty, nie można narzekać. Zajmować się dalej Kazań i tak dalej, te ordy. Lepiej nie, ile masz wyczerpania wojennego? Szczerze, zero. To tak, chociaż ja nie widzę dalej, więc nie mogę ci odpowiedzieć. Moja granica Złotej Ordy kończy się na Saraju. No właśnie, czyli tam gdzie ja zajmuję. Później widzę coś tam niebieskiego. Wyskakuje mi coś. Coś chyba Gruzja zajmuje Złotą Ordę. Właśnie pomiędzy Zrodami Szaleckimi, bla 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 bla. Stań po stronie jednej z rodzin, oddziały Nobile Bunt. Podatek podstawowy stwierdza się mniejsza czy minus 100 dukatów. Już wolę podatek mniejszy, bo nie chcę buntów na razie. Dawaj. Ja przywitam go. Dawaj. Aerodynamiczna. Nikt nie wytrzymuje tego poziomu, tej prędkości, taki dynamik teraz puszczam. Straciliśmy tylko 7 tysięcy. Gdzie idą? Na Racibórz. Pędem pierwszym. Ej, co to robi? Co, gdzie, jak? Dobra, na Raciborzu wygrana, teraz się bije na Saratowia. Gdzie oni idą? Na Kałmucję, cholera. To będą musieli ich pobić, miasteczka szybko. Tak, czas na styczeń. Pieniążki z YouTube'a, patrzcie, jaki dochodowy jest ten YouTube. A ja mam tylko 10 widzów, patrzcie. W sumie pewnie jak już to wypuszczał tam około 20 tysięcy, ale patrzcie. Chyba dwóch. Cicho. Bo ci wszyscy usługują. Cicho. Teraz jak zrobię to tematykę Europa Universalis 3 w... No nie, w Fajrodzie mi się buntują. Tak, że tematykę Europa Universalis na kanał, to nie będą mi się ten buntować ani wychodzić. Właśnie nie zmieniłem tematyki. Saratów podbity. Nie będzie za Grime z Repusem, tylko będzie za Europujmy Universalis 3 z Repusem. Dobra, wziąłem pokój z Kazaniem, bo mi się na razie nie chce z nimi bić, ja chcę sobie na luzie zająć tego. Złotą Ordę. Tutaj będę musiał się bić też, że z Kazaniem, to jeszcze z Kazachstanem. Nie, Ordą Nogajską. Gdzie jest Kazachstan? Aj, dobra, chrzanić to. Rondo Tambow idzie. Ja patrzę na Polskę, która wyglądała normalnie, czyli Mazowsze, Gdańsk, Warmia i tak dalej. Mm-hmm. A tak jak patrzę na te Czechy, na to, co się dzieje dalej, Zaporoże i tak dalej, to the fuck. A jeżeli ja mogę teraz, nie mogę dyplomatycznie, i mogę tak. Austria jest dyplomatyczny, między krajami zniesie zakon krzyżacki. Mogę tak zrobić, że albo będę miał na ciebie casus belli. Na mnie? Albo... słuchaj tego. Austria i Polska, stosunek dyplomatyczny zmieni się o 60. Zakon krzyżacki i Polska zmieni się o 60. Ryga i Polska zmieni się o 60. Wschód i Polska zmieni się o 60. Pomorze i Polska zmieni się o 60. Litwa i Polska o 60. Węgry i Polska o 60. Mołdawia i Polska o 60. Czech i Polska o 60. Wiem, znam to. I co, że to będzie na minusie czy na plusie? Na plusie. Jak jest na zielono. To wziąć to? Tak. A, bo to co z Beli na mnie, tak? No. A z jakiego powodu to co z Beli by było? Że obraza na mnie. Że wysłałeś mi zdobiony złotem list o treści, z złotej szkatule o treści masz krzywe stopy. Skąd wiedziałeś? Masz tu, chłamie. Czemu się tak nie lubimy? Dwa państwa najsilniejsze potęgi, nikt ich nie pokona, ale sobie szkatułka wysyłają obrazy. Pod tematem masz krzywe nogi. To ja ci nie mogę wysłać. Bo byłem pierwszy. Ja chcę ci wysłać. Bo ja cię tak zdisowałem, że cię. Masz krzywe ręce. Ja cię tak zdisowałem, że się zamurowało i nie możesz wysłać.
Że szlaga dostałem u dyplomaty. Ale to Szwajcaria jest jechana.